Dzisiejszy wykład będzie dotyczył Gdańska w literaturze, XIX-XX wiek. Poprowadzi to dla Państwa specjalistka Magdalena Amadeja-Grzyb. Serdecznie witamy. Pani Magdalena Amadeja-Grzyb jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 11 lat jest związana z tą Biblioteką Gdańską. Z tego co wiem, jest bardzo zaangażowana w swoją pracę i z tego co słyszałam, a także współpracowała i współpracuje z wieloma instytucjami kultury na terenie całej Polski przy organizacji różnego rodzaju wystaw. Nie będę przedłużać, oddam głos koleżance, która jest specjalistą w swoim temacie. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Witam serdecznie. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak Pani Dominika już wspomniała, jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakończyłam filologię germańską. Na moje imię to Magda Amadeja-Grzyb. Pracuję w Bibliotece Gdańskiej od 11 lat i tak jakoś się dziwnie złożyło, że chociaż wykład dotyczy, tak jak tutaj właśnie na slajdzie przedstawiamy literatury gdańskiej przełomu XIX i XX wieku, to ja sama pracuję w pracowni starych druków w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Gdańskiej 2. I może przejdę już do wykładu. A więc temat wykładu to literatura gdańska na przełomie XIX i XX wieku lub te tematy autorzy. Pod koniec XVIII wieku ma miejsce inkorporacja gdańska przez państwo polskie. Jednocześnie Gdańsk traci tym samym swoją podmiotowość. Przede wszystkim pod względem gospodarczym gruta pod Łamą wzrasta się teraz z zapleczem polsko-niemieckim. Gdańsk pod względem kulturalnym nie traci jednak swego prowincjonalnego charakteru. To dotyczy również gdańskiej literatury niemieckojęzycznej. Od razu chciałabym tutaj zaznaczyć, że przedmiotem mojego wykładu będzie literatura niemieckojęzyczna z racji tego, że jako germanistka tą literaturą się szczególnie interesuję. Jest to literatura prowincjonalna, naśladująca przyjęte wzorce i prądy. Żaden wybitny, żyjący w tamtym czasie literat nie osiada w Gdańsku. Również rodowici gdańszczanie, jeśli chcieli zdobyć rozgłos w świecie literackim, opuszczają Gdańsk i udają się do prężnie działających ówcześnie ośrodków kulturalnych. W Grodzie nad Łotławą pozostają jedynie drugorzędni literaci. Pisaniem w ówczesnym Gdańsku parają się głównie urzędnicy, kupcy, pastorzy, gospodynie domowe. Łatwo domyślić się, że skutkiem tego jest niestety, ogólnie rzecz biorąc, dość niski poziom twórczości literackiej. W literaturze niemieckojęzycznej lata 50., 90. XIX wieku to okres tak zwanego realizmu. W ramach swoistej niemieckiej pracy organicznej dochodzi do szybkich zmian gospodarczych. Na dobę rozpoczyna się industrializacja, rozbudowa dróg i kolei. Autorzy końca XIX wieku obserwują zmiany zachodzące w życiu gospodarczym i społecznym bezstronnie, nie kierując się względami ideologicznymi. Społeczeństwo, wspólnota, państwo i ich przeobrażenia stają się głównym tematem literatury niemieckojęzycznej końca XIX i początku XX wieku. Autorzy starają się wyrugować z twórczości literackiej wszystko to, co subiektywne. Pod koniec XIX wieku pojawia się kilka nowych prądów literackich. Jednym z nich jest naturalizm, rozwijający się na kanwie realizmu. Literaci działający pod koniec XIX wieku dostrzegają w otaczającej ich rzeczywistości coraz jaskrawsze przejawy rozwoju kapitalizmu i dążą do ich szczegółowego opisu literackiego. Przyciąga ich nie tylko piękno, ale również brzydota i bieda. Często wskazują na niesprawiedliwość społeczną, opisują stany emocjonalne bohaterów literackich. Innymi kierunkami literackimi przełomów wieków są takie prądy jak neoromantyzm, neoklasycyzm, tak zwana Heimatkunst, czy literatura małej ojczyzny, impresjonizm. Wszystkie te nurty włączają się w ogólną chęć ponownego połączenia rzeczywistości ze sferą irracjonalną. Szczególnie ważny w tym kontekście jest nurt noszący nazwę Heimatkunst.
Jest to nurt antymodernistyczny, wyrosły na przeciwstawieniu się literaturze miejskiej i tak zwanej dekadencji. Jego głównym tematem jest wieś i życie z dala od miejskich aglomeracji. Przed I wojną światową powstaje jeszcze jeden nurt, mianowicie ekspresjonizm. Dla tego nurtu ważna jest abstrakcja, często ironiczna wiara w przyszłość, odejście od formy, patetyczny obraz świata. W drugiej połowie XIX wieku zmienia się nie tylko literatura, lecz także sam Gdańsk. Likwidacji ulega pierścień wałów otaczający miasto. Miasto w tym czasie zostaje stolicą nowo utworzonej prowincji Prusy Zachodniej. Tutaj otwiera się nowy ośrodek naukowy, Wyższa Szkoła Techniczna. Powstaje kilka muzeów. Gdańsk wyrasta tym samym na regionalny ośrodek przemysłu i oświaty. Staje się też potężnym garnizonem. Pomimo to miasto pozostaje ośrodkiem prowincjonalnym, położonym daleko od prężnych ośrodków przemysłowych, społecznych i kulturalnych, leżącym daleko od ważnych wydawnictw, gazet i czasopism. Odnosząc się do literatury niemieckojęzycznej powstającej w Gdańsku na przełomie XIX i XX wieku, niełatwo jest przypisać ją do tego czy innego nurtu literackiego. Literaturę tę cechuje często rozrywkowość, trywialność, pewne stylistyczne opóźnienie, nierzadko dyletantyzm czy nawet grafomania. Większość gdańskich pisarzy działających na przełomie wieków XIX i XX podejmuje tematy związane z małą ojczyzną, tak zwany nurt Heimatkunst. Zajmują się oni swojej twórczości przetwarzaniem swych własnych doświadczeń, czyli pisząc, mają na myśli swych czytelników o podobnych jak oni doświadczeniach życiowych, zbieranych w podobnych warunkach. Tak też objawia się realizm w literaturze pod koniec XIX wieku. Działający w tym okresie literaci interesują się nie tyle tematami klasycznymi, lecz tematami bliskimi potencjalnemu czytelnikowi. Można by rzec tematami przyziemnymi, co odzwierciedla się w ich utworach. W ten sposób bohaterowie literacy i ich losy, realistyczne poprowadzenie fabuły w konkretnych dziełach literackich wpływa pozytywnie na łatwiejszą identyfikację potencjalnego czytelnika z fabułą dzieła literackiego. Za przedstawicieli tego prądu w gdańskiej literaturze niemieckojęzycznej na przełomie XIX i XX wieku można uznać dwóch działających w Gdańsku literatów, Artura Brausewetera i Waltera Dołańskiego. Pierwszy z nich urodził się w Szczecinie. W roku 1893 zamieszkał w Gdańsku, gdzie został diakonem w kościele mariackim. Od 1908 roku jest archidiakonem. Jako pastor słynął z bardzo efektownych kazań. Wygłaszał również ciekawe wykłady, podejmując w nich różnorodne tematy, m.in. tematy historyczne. Brausewetter stworzył ogromną liczbę powieści podobnych do siebie. Skonstruowane one były według jednego klucza. W swych powieściach próbował przekazać czytelnikowi, że mimo trudności, jakie napotykamy w życiu, pomimo wątpliwości i załamań, najważniejsza jest miłość. Chodzi tutaj o miłość szeroko pojętą. Miłość do bliźniego, miłość do świata, miłość do tradycyjnych wartości. Większość swych powieści duchowny ten wydał pod pseudonimem, mianowicie Artur Zeber. Brausewetter był bardzo chłodnym twórcą. Pierwszy sukces wydawniczy odniósł już w roku 1899 powieścią Armen Pastor, Pastor ubogi. Od tego czasu praktycznie rok rocznie wydawał kolejne powieści. Ostatnia jego powieść ukazała się w roku jego śmierci. Brausewettera można zaliczyć do najbardziej poczytnych pisarzy gdańskich tworzących na przełomie XIX i XX wieku. W swojej twórczości starał się on reagować na aktualne problemy. Proponował przy tym konserwatywne rozwiązania. Można stwierdzić, że jego dzieła charakteryzuje prosty realizm. Realizm ten jest jednak wzbogacony o wątki psychologiczne. Powieści jego są jednak nierówne pod względem stylistycznym. Dziś autor ten należy do twórców zapomnianych. Kolejnym autorem
jak tutaj na slajdzie jest pokazane, jest Walter Domański, więc drugim przedstawicielem realizmu w literaturze gdańskiej na przełomie XIX i XX wieku był również pastor Walter Domański. Po krótkim czasie zrezygnował Oskar z powodów zdrowotnych, zrezygnował on z kariery duszpasterskiej na rzecz twórczości pisarskiej. Poświęcił się tym sposobem swoim dwóm pasjom, czy literaturze i historii. Domański całe życie spędził w Grodzie nad Mutławą. Również jego twórczość pisarska silnie związana jest z Gdańskiem. W swoich utworach podejmował też kwestie protestanckiej misji wewnętrznej. Domański bardzo często w swojej twórczości przedstawiał wątki związane z historią Gdańska, ale w sposób moralizujący. Jego artykuły ukazywały się regularnie na łamach prasy lokalnej. Pisał on również wiersze w gdańskim dialekcie. Tutaj mamy po prawej stronie Danziger Dietzschen. I to są właśnie wiersze, które stworzył ten właśnie pisarz Walter Domański. Właśnie w dialekcie gdańskim. Jego artykuły ukazywały się regularnie na łamach prasy lokalnej. Pisał on również wiersze w dialekcie gdańskim i tworzył prace związane z krzewieniem wiary protestanckiej. Chyba najbardziej wartościową prozą tego autora są zebrane w dwóch zbiorach szkice i felietony opublikowane u Sruchu Życia Domańskiego. Chodzi tu o publikację Rund um den Pfarrturm wokół wieży Fary z 1928 roku, gdzie pełno jest wrażeń i impresji odnoszących się do Gdańska oraz o publikację Odu mein Danzig, o mój Gdańsku z 1930 roku. Choć twórczość pisarska Domańskiego nie jest wybitna, to jednak ze względu na fakt dużego dorobku, mnóstwa poruszanych tematów odnoszących się do historii Gdańska i tego, że artykuły jego autorstwa ukazywały się regularnie w najbardziej poczytnych lokalnych gazetach, a mianowicie w takich uznanych tytułach jak Danziger Zeitung i Danziger Neueste Nachrichten, należy uznać, że autor ten poprzez swoją działalność pisarską ukształtował w znacznym stopniu wiedzę o Gdańsku i świadomość historyczną wśród mieszkańców Gdańska. Jego pisarstwo to przeważnie felietony historyczne ukazujące się na łamach poczytnych dzienników gdańskich. Domański dzięki swym artykułom przyczynił się do popularyzacji wiedzy o Grodzie nad Mutławą. Również w swych wierszach w sposób lekki i przystępny przedstawiał gdańskie realia. Na przełomie wieków bardzo aktywni byli również poeci. W Gdańsku byli to najczęściej epigoni nieaktualnych już kierunków literackich, które to kierunki na prowincji znajdowały jeszcze pewne grono odbiorców. Czołowym przedstawicielem gdańskich poetów przełomu wieków jest Eduard Pitzger. Był on zarówno dziennikarzem, jak i poetą. Był bardzo płodnym artystą, specjalizującym się szczególnie w poezji okolicznościowej. Ukazało się kilka jego tomików z poezją, z których najbardziej znany jest Die Glocken von Danzig. Die Glocken von St. Marien, dzwony kościoła mariackiego. Tomik ten został wydany w 1901 roku. Ten zbiór wierszy powstał na zlecenie gdańskiego duchowieństwa, by obdarować nim dzieci podczas konfirmacji. Pitzger wywiązał się z tego zadania znakomicie. Stworzył w tym zbiorze kilka naprawdę udanych liryków, których tematem były poszczególne dzwony Bazyliki Mariackiej oraz wydarzenia z historii Grodu nad Mutławą. Innym wartym wspomnienia zbiorem jego wierszy jest publikacja Hela ein Niederkranz. Jest to poetyczny dziennik z pobytu autora na Półwyspie Helskim. Wartym odnotowania w tym miejscu jest wiersz Preislied auf Danzig, pieśń pochwalna na rzecz Gdańska. Jest to utwór utrzymany w duchu niemiecko-narodowym. Został uznany za quasi hymn Gdańska. Utwór ten był często wykonywany do różnych melodii przez gdańskie towarzystwa śpiewacze. Prócz wierszy okolicznościowych, Pitzger stworzył również przewodnik po Gdańsku.
Pisał także sztuki oraz ciekawe felietony i reportaże, które ukazywały się przeważnie w dzienniku Danziger Kurier. Na łamach tego tytułu prasowego ukazywały się co tydzień Sonntag z Plaudereien, czyli niemieckie pogawędki. Stanowiły one nieocenione źródło informacji o życiu codziennym w Gdańsku pod koniec XIX wieku. Witzker poruszał w tych krótkich formach przeróżne tematy związane z Gdańskiem tamtego czasu. Tematy te zostały przez Witzkera przedstawione nie tylko interesująco, ale również z poczuciem humoru. Poza Witzkerem działało w Gdańsku tamtego okresu wielu innych poetów, jednak twórczość ich cechowała się stosunkowo niskim poziomem. Była to twórczość prowincjonalna, mało oryginalna. Tworzący wówczas w Grodzie nad Włocławą literaci nie stworzyli ani zintegrowanego środowiska, ani nie byli oni specjalnie płodni na niwie literackiej. Bodaj najciekawszym autorem tworzącym w Gdańsku był Paul Szybat. Autor ten spędził swoją młodość w Gdańsku, a następnie wyjechał z rodzinnego miasta i po latach osiadł na stałe w Berlinie. Po pewnym czasie powrócił na krótko do Gdańska, by tu podjąć pracę w już wcześniej wspomnianym dzienniku Danziger Kurier. Gdy po latach tułaczki Szybak przybył do Berlina, obracał się w kręgach awangardy literackiej, kręgach cyganerii berlińskiej. Stanisław Przybyszewski, który zetknął się wówczas z Szybartem w niemieckiej stolicy, pisał o nim jako o klonie poecie. Szybart zadebiutował w roku 1889. Był to debiut prozatorski. Napisał mianowicie powieść pod tytułem Das Paradies, Raj. W roku 1863 wydał on zbiór legend o tytule Ja was myślę wielność alles, no czego byśmy wszystkiego nie pragnęli. Powieści tej możemy skonfrontować się przede wszystkim z odautorską ironią i osobliwymi tytułami poszczególnych legend. Jako przykład można przytoczyć w tym miejscu takie tytuły, jak tutaj po polsku. Nowa tancerka, pantomima tragiczna, czy upiór, moralne opowiadanie. W tym ostatnim utworze autor prezentuje nam, posługując się lakonicznym językiem, parabolę społeczeństwa dążącego do wymarzonego celu. Który jest pozornie bliski. Ogólnie rzecz biorąc, można Szybarta zaliczyć do twórców wczesnego ekspresjonizmu. Nazywa się go także autorem fantastą, ponieważ jego utwory bardzo często mają takie właśnie, są bardzo takie fantastyczne, można było powiedzieć. Ich treść jest fantastyczna. To był taki poeta, który miał też wiele właśnie pomysłów, wiele, bardzo takim aktywnym człowiekiem. No i stąd bierze się też, że miał dosyć bujną fantazję. Był takim właśnie pisarzem, fantastą. I tutaj chciałabym, ogólnie rzecz biorąc, można Szybarta zaliczyć do twórców wczesnego ekspresjonizmu. Pierwsza ważna powieść tego autora to Tarub, Bagdad, Berühmte Küche, Ein arabischer Kulturroman. Tarub, słynna kucharka Bagdadu, arabska powieść kulturalna z roku 1893. Autor opisuje tutaj losy wymyślonej przez siebie orientalnej cyganerii. Kolejna powieść to Ich liebe dich, Eisenbahnroman mit 66 Intermezzos. Kocham cię, powieść kolejowa z 66 intermezzami z roku 1897. Jest to 66 historii opowiadanych przez narratora głównemu bohaterowi podczas podróży koleją z Berlina na wyspy Nowej Ziemi na północnym krańcu Rosji. Podróż ta odbywa się przez takie miejscowości, które są też na pewno Państwu znane, jak Tczew czy Chojnice. Szybart drwi tu ze wszystkich znanych prądów literackich, drwi w ten sposób z czytelnika i z siebie samego. Autor ten prawie we wszystkich swoich książkach właśnie przedstawia świat wymyślony przez siebie. Czyli tutaj jest duża inwencja autora. Przedstawia świat
wymyślony przez siebie, jest to najczęściej świat Orientu bądź kosmosu. Stały temat jego awangardowych powieści stanowiła wojna, której Szepard był zaciekłym przeciwnikiem. Był też chyba pierwszym autorem, który w jednej ze swych powieści pisał o szklanych domach. I tu mam właśnie przykład tego opracowania Las architektur, czyli szklana architektura. Właśnie to jest powieść? Tak. Był też pierwszym autorem, który ze swoich pisał o szklanych domach. I tu się takie przypuszczenie, że być może właśnie ta powieść była inspiracją dla znanego polskiego prozaika Stefana Żeromskiego, który właśnie taką wizję szklanych domów przedstawił w przedwiośnie. Do awangardy literackiej zaliczyć teraz mówimy. Do awangardy literackiej zajrzeć można również Ernsta Everta. Niewiele wiadomo o tym autorze, choć w swojej twórczości ma on sporą liczbę książek. Żył on prawdopodobnie w Gdańsku i w Kassel. Szczególnie płodny literacko był on w latach 1894-1895, kiedy to wydano aż 6 jego powieści jego autorstwa. Ewert był w swojej twórczości pod silnym wpływem literackiej awangardy. Jego wzorami byli tacy awangardowi twórcy literaccy jak Friedrich Nietzsche, Henryk Ibsen, August Strindberg. Jako przykład jego powieści w tym miejscu przytoczę opowiadanie Melodie der Nacht, Melodie Nocy. W opowiadaniu tym, stosując euforyczny język, autor obnaża swą psychikę, gdyż narrator to alter ego samego Everta. Narrator ten przygotowuje się do samobójstwa, jego dusza jest rozdarta, autor ten jest w rozpaczy, gdyż porzuciła go dziewczyna dla innego, człowiek ten popełnia samobójstwo, kobieta popada w alkoholizm, narrator zabija ją, a następnie bezcześci jej zwłoki. Trudno stwierdzić, czy Ewert był geniuszem, czy grafomanem, ale jego powieści są bardzo ciekawe. Nie wykorzystał on jednak swego potencjału pisarskiego, krążąc cały czas wokół tych samych tematów. Zdrada ukochanej, znienawidzona matka, zabójstwo, obłęd. Następnym pisarzem związanym z Gdańskiem jest właśnie też bardzo ważne, tak mi się, moim zdaniem, tak mi się wydaje, że warto go przedstawić podczas tego wykładu, który również był silno związany z Gdańskiem, aczkolwiek nie urodził się nigdy w Gdańsku, tylko urodził się w Świeciu, który tworzył na przełomie wieków, dlatego jest to Bruno Kompecki. 1880-1922 to są lata jego życia. Właściwie autor ten właśnie pochodził ze Świecia, studiował na uniwersytetach w Marburgu, Wrocławiu i Królewcu, był nauczycielem w Wejherowie i w Oliwie. Jego najważniejszym dziełem jest historia literatury prowincji Prusy Zachodniej, czyli po niemiecku Literaturbe Schichte der Provinz Westpreußen. O tyle ciekawe jest to opracowanie, że autor uwzględnia tutaj tylko autorów, którzy związani byli z językiem niemieckim i związani byli z Gdańskiem. Zupełnie pomija tutaj autorów polskich, którzy również byli związani z Gdańskiem. Czyli jest to rzecz napisana w duchu właśnie tego Heimatkunst, gdzie jest właściwie najważniejsza właśnie ta miłość do tej małej ojczyzny. Dla Bruno Kompeckiego najważniejsi byli właśnie ci pisarze, którzy tworzyli po niemiecku i którzy związani byli w ten czy w inny sposób z Gdańskiem. Czyli tak jak to, jak powiedziałam, to opracowanie literaturoznawcze powstało w roku 1915. Można je ocenić jako pracę wartościową, będącą rzetelnym zbiorem faktów i interpretacji. Praca ta uwzględnia właśnie przede wszystkim pisarzy gdańskich. Powstała ona w duchu właśnie Heimatkunst. Zatem wszyscy ci, którzy opiewali swoją małą ojczyznę, byli dla Pompeckiego warci wymienienia. Natomiast autor nie uwzględnił w tej
pozycji żadnych polskich pisarzy. On sam był dobrym i płodnym literatem zakorzenionym w tradycji neoromantycznej. Jego wiersze ukazywały się na łamach lokalnej prasy. Ponadto wydał on także kilka tomów poetyckich. Najlepsze jego wiersze odnajdujemy w prasie oraz w tomie Heilige Stunde, Święte Godziny z roku 1915. Bardzo często zdarza się, że Pompecki łączy w tych utworach lirycznych przesycone emocjami opis natury z opisem stanu jego duszy. Czyli łączy jak gdyby dwa światy. Swój wewnętrzny i ten, który odbiera. Można znaleźć w tym tomie przykłady utworów ujmujących swą głębią i urodą. W czasie I wojny światowej Pompecki tworzy wiersze przepojone atmosferą ekspresjonizmu. Przyrównuje na przykład wojnę do galopującego konia. Napisał również wiele wierszy związanych z Gdańskiem. Wierszy na przykład o Konradzie Lecką, to był bardzo taki popularny temat właśnie pisarzy niemieckojęzycznych, którzy tworzyli na przełomie wieku XIX i XX. Napisał również wiele związanych z Gdańskiem, wierszy na przykład o Konradzie Lecką czy o Bibliotece Miejskiej, w której bardzo często przesiadywał i tam też studiował literaturę, która go interesowała, czyli była to literatura niemieckojęzyczna związana właśnie z nurtem Heimatkunst. Cykl wierszy z historii lokalnego życia codziennego, czyli no, właśnie miał takie zainteresowania dosyć bogate. A tutaj też przytaczam pracę, też literaturoznawczą, gdzie porównywani są dwaj autorzy, Heine i Geiger. I to jest takie właśnie opracowanie literaturoznawcze, a ponieważ właśnie Pompecki interesował się historią literatury, interesował się tym, co dzieje się w literaturze, a oprócz tego właśnie interesował się też życiem i historią Gdańska. I stąd, co warto powiedzieć, tutaj chyba moja, jak gdyby taka, może to przez moje zainteresowania, ale jak gdyby, no, chciałam też powiedzieć o pewnej autorce, która jest warta wymienienia tutaj w tym wykładzie. Mianowicie o Käthe Schirmacher, zaraz Państwu, o tutaj mamy. Dlaczego mówię o niej? Akurat o niej, ponieważ ona była taka ciekawostka, pierwszą kobietą związana właśnie z Gdańskiem, pochodząca z Gdańska. Studia ukończyła, najpierw ukończyła seminarium nauczycielskie, a potem wyruszyła do Paryża i tam podjęła studia uniwersyteckie. Jest to chyba pierwsza gdańszczanka, osoba pochodząca z Gdańska, która otrzymała tytuł doktorski. Ona doktoryzowała się w Curychu, to jest też bardzo ciekawe, a potem po studiach, po skończonej nauce osiadła w Anglii. I w swojej literaturze podejmowała tematy związane z kwestiami kobiecymi, tak? Z rolą kobiety interesował ją przede wszystkim temat roli kobiety w społeczeństwie. No i ona tak wypłynęła właściwie na podstawie no, tych zainteresowań, które już w XIX wieku się objawiły. Mianowicie chodzi tutaj o ruch emancypacyjny, tak? I ona się ładnie w ten ruch wpisuje. I właśnie ten ruch nabrał na sile z końca XIX wieku. Czyli na tym tle tutaj wspomnieć należy o pochodzącej z Gdańska pisarce i działaczce społecznej Käthe Schirmacher. I tu mamy dwa takie dzieła publicystyczne dotyczące właśnie właśnie sytuacji kobiet, roli kobiety w społeczeństwie i samego ruchu, jakie są jego powody, skąd on się wziął ruchu na rzecz kobiet. Była ona córką zamożnego kupca zamieszkałego przy ulicy Ogarnej. Już będąc bardzo młodą osobą, odkryła w sobie zacięcie literackie. Swoje wykształcenie zdobywała nawet, tak jak już powiedziałam, w seminarium nauczycielskim, a następnie udała się do Paryża, gdzie podjęła studia uniwersyteckie. Po studiach mieszkała w Anglii.
W roku 1895 uzyskała właśnie tytuł doktorski na Uniwersytecie w Curychu. Była to chyba pierwsza gdańszczanka z tytułem doktorskim. W późniejszym okresie swego życia osiadła w Paryżu, gdzie zaangażowała się w działalność emancypacyjną. Tworzyła zarówno prozę, jak i poezję. W wielu swoich książkach i pismach autorka ta poruszała również kwestię roli kobiety w społeczeństwie. Z początkiem XX wieku jej poglądy zradykalizowały się. Stała się ona działaczką prawicową. W roku 1919 Schirmacher reprezentowała Gdańsk z ramienia Niemiecko-Narodowej Partii Ludowej na Weimarskim Zgromadzeniu Ustawodawczym. Czyli właściwie stała się ona taką bardzo prawicową działaczką. I no, to jest taki trudny jak gdyby rozdział w jej życiu, tak? Już nie można to oceniać. No, ona była bardzo zaangażowana właśnie w działalność polityczną. W swoich książkach zajmowała się głównie publicystyką i tu mamy przykład takich pism bardziej publicystycznych i poruszała w których to dziełach poruszała sprawy dotyczące właśnie kobiety na przełomie wieku. Jaką rolę pełniła kobieta w społeczeństwie, co było dla kobiet ważne. To wszystko właściwie było istotne dla niej samej w jej twórczości. Kolejnym pisarzem, o którym chciałabym powiedzieć, to jest chyba najbardziej znanym gdańskim pisarzem okresu międzywojennego, jest Max Halbe. Co też ciekawe, Max Halbe, chociaż czuł się związany z Gdańskiem, jego powieści, jego dzieła osadzone były w Gdańsku, to sam pochodził ze wsi Koźliny pod Czerwem, gdzie jego rodzice mieli gospodarstwo takie rolnicze, tak? I właśnie najbardziej znanym gdańskim pisarzem okresu międzywojennego jest Max Halbe. Należy on również do tej grupy pisarzy gdańskich, którzy nigdy nie mieszkali w Gdańsku. Urodził się we wsi Koźliny koło Odczewa, uczęszczał do szkoły w Malborku, po czym studiował w Heidelbergu, Berlinie i Monachium. Po kilku latach spędzonych w Berlinie osiadł w Monachium, gdzie mieszkał do końca życia. Gdańsk odwiedzał często, z Gdańskiem i okolicami czuł się związany duchowo. I właściwie wiele jego powieści, wiele jego utworów właśnie miało miejsce w Gdańsku, rozgrywało się w Gdańsku. Już akcja jego pierwszych dramatów rozgrywa się nad Wisłą. Dramat Jugend, Młodość z roku 1863 była chyba największym sukcesem tego pisarza, największym jego powodzeniem. Dramat ten był grany chyba na wszystkich ówczesnych scenach niemieckich. Również w późniejszym czasie został sfilmowany. Na pozór prosta, naturalistyczna sztuka czerpie swoje napięcie z konfliktu między uczuciem a moralnością, obiecującą naturą, a nieuniknionym losem. Sztuka ta rozgrywa się w Prusach Zachodnich na tle napiętych na przełomie wieków stosunków polsko-niemieckich. Pomimo kontrowersji, sztukę tę dosyć często wystawiano na gdańskich scenach. Ostatnia inscenizacja miała miejsce w roku 1943. Warto nadmienić w tym miejscu, że sam autor był obecny podczas tego przedstawienia. W połowie lat 30., tak jak już wspomniałam, sztuka ta została sfilmowana. W późniejszym okresie Halbe raczej dystansował się od naturalizmu. Większą wagę zaczął przywiązywać do konfliktów psychicznych swoich bohaterów oraz do niemalże metafizycznych związków pomiędzy naturą a działaniem ludzkim. W swoich dramatach powracał stale do tematu Gdańska i okolic. To w Gdańsku znalazł swoich wiernych odbiorców. Halbe interesował się również historią rodzinnych stron. W 1912 roku napisał dramat Freiheit, Wolność. Sztuka ta traktuje o czasach napoleońskiego wolnego miasta sprzed 100 lat. Dramat ten charakteryzuje nadmiar podejmowanych przez autora wątków i tematów. Freiheit
To jeden z wielu dramatów, które Halbe w tamtym okresie stworzył. Inną inspiracją dla jego twórczości były zjawiska nadnaturalne. Przykładem na to jest pierwsza powieść Halbego Die Tat des Dietrichs Stoibois, czyli czyn Dietricha Stoibois'a z 1911 roku, w której akcja rozgrywa się w Sopocie i w Gdańsku. Jest to rodzaj spowiedzi życiowej ostatniego potomka starej gdańskiej rodziny, któremu wywróżono nieszczęście i to nieszczęście przytrafia mu się w życiu późniejszym. Książka ta, tak się ocenia, oceniają ją tak odbiorcy, krytycy, jest chyba najlepszą prozą w dorobku Halbego. Jest to dobra, psychologizująca powieść rozrywkowa, w której jednak brakuje napięcia. Halbego można zaliczyć do pisarzy gdańskich, gdyż pisał o Gdańsku, często odwiedzał tutaj pod Łabą. Pod względem literackim jest jednym z lepszych autorów gdańskich, pomimo wielu nieudanych publikacji, otwartości na narodowy socjalizm oraz swojej polonofobii. W tym miejscu trzeba sobie uświadomić, że nadrzędnym celem polityki kulturalnej okresu wolnego miasta Gdańska było przede wszystkim pokazanie jego związku z kulturą ogólnoniemiecką. To starał się podkreślać w swojej twórczości Paul Enderling. Ten pisarz pochodził z Gdańska, po studiach osiedlił się w Stuttgarcie. W utworach jego autorstwa powracają stale te same wątki i tematy. Najistotniejsza dla Enderlinga jest tęsknota. Czyli znowu mamy tutaj prąd Heimatlust. Jest mała, jest właśnie tęsknota do Heimatu, czyli małej ojczyzny, do Gdańska, wyidealizowanego miasta. Poza tym pojawia się w jego utworach bardzo często niechęć do miasta i jego mieszkańców, którzy często powracali z emigracji. Pozostają oni odrzuceni i niestety nie zaznają oni szczęścia w ukochanym przez nich mieście. Trzecim często powracającym wątkiem w twórczości Enderlinga jest miłość bez spełnienia oraz perspektywa człowieka upokorzonego, zadawającego się tym, co go spotyka, biernego lub reagującego na trudności zabójstwem bądź też samobójstwem. Chyba najciekawszym jego utworem prozatorskim jest powieść Fräulein. Jest ona osadzona w realiach gdańskich. Nie brakuje tutaj interesujących spostrzeżeń odnoszących się do Gdańska. Jest to jednak powieść w swym charakterze znowu rozrywkowa. Mimo tego faktu warto po nią sięgnąć. Niestety w twórczości tego autora zdarzają się także tematy antypolskie, czyli znowu bardziej sympatia kieruje się w stronę Niemiec niż w stronę Polski. Tak dzieje się w przypadku drugiej gdańskiej powieści tego autora, gdzie społeczność polską osiadło w wolnym mieście, przedstawia się w bardzo negatywnym świetle. Według Enderlinga Gdańskowi grozi wyobcowanie. Niemieccy mieszkańcy Gdańska są w swych postawach zbyt wierni. Książka ta jest w wymowie całkiem prymitywna. Jest ona również w pewnym stopniu wyrazem ówczesnego sposobu myślenia niemieckich kół prawicowych. Lokalnej prasie powieść ta przypadła do gustu. Chwaliła ona przede wszystkim sposób przedstawienia głównych protagonistów oraz sam styl książki. No ale to właśnie była ta prasa związana z kołami prawicowymi, prasa związana ze środowiskiem niemieckim, tak? Z tym wszystkim, co wiązało się właśnie z niemiecką kulturą gdańską. Enderlin to drugi obok Halbego pisarz gdański, który osadza swe powieści bardzo często w realiach gdańskich. Jednocześnie tęsknota, związane z nią cierpienie, mała ojczyzna to stałe elementy pojawiające się w jego utworach. Warto w tym miejscu już wspomnieć o tym, że Enderlin był autorem słów do hymnu Wolnego Miasta Gdańska. Hymn ten powstał na zlecenie Wolnego Miasta, czyli władz Wolnego Miasta. Jednak nie był on zbyt udany, dlatego wykorzystywano go dość rzadko. W 1924 roku zostaje opublikowana trzecia gdańska powieść Paula Enderlinga pod tytułem Die Glocken von Danzig, Gdańskie Dzwony.
Choć temat tej powieści jest wzięty z historii Grodu nad Podpławą, to odnosi się do czasów współczesnych autorowi. Gdańsk musi w dalszym ciągu bronić się przed polskimi roszczeniami. Powieść ta okazała się największym sukcesem autora. Sprzedała się w liczbie niemal 50 tysięcy egzemplarzy. Duży wpływ na literaturę Wolnego Miasta Gdańska miała polityka. Poszczególni twórcy sami określali się jako zwolennicy tej czy innej opcji politycznej. W Gdańsku pisarze mający poglądy lewicowe zgrupowani byli wokół takich tytułów prasowych jak Danziger Volksstimme i Danziger Rundschau. Najbardziej znanym literatem mającym poglądy lewicowe był w Grodzie nad Motławą Willibald Omankowski. Omankowski do 1935 roku nie opuszczał Gdańska. Inspiracją twórczą dla tego pisarza byli tacy znani lirycy niemieccy jak Rainer Maria Rilke, Stefan George i Hermann Hesse. Tak więc można go zaliczyć do nurtu neoromantycznego. W swych wierszach pisał o utraconej miłości, o młodości. Były to też impresje odnoszące się do przyrody. Wiersze te zawierają refleksje nad życiem, nad miejscem jednostki między naturą a dziejami. Tym samym powiela on motywy występujące w literaturze niemieckiej, m.in. u Hermana Hesse. Przy czym jest on bardzo zdolny naśladowcą. W późniejszym okresie autor ten nawiązuje również do ekspresjonizmu. Po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów autor ten zmienia swoje nazwisko na bardziej niemiecko brzmiące Omansen. Pod tym nazwiskiem tworzy jeszcze kilka prób literackich, nie zmieniając jednak swojego stylu. Po wojnie autor ten osiada w Niemczech, nie udaje mu się stworzyć niczego znaczącego. Od tej pory twórca ten pisze tylko dla siebie. Omankowski umiera w roku 1976 w Berlinie. No i tak właśnie wydaje mi się, że przedstawiłam Państwu najbardziej właśnie takich znaczących prozaików, poetów, literatów gdańskich, którzy działali na przełomie XIX i XX wieku. Jak wspomniałam, interesowałam się przede wszystkim literaturą niemieckojęzyczną, a to z racji mojego wykształcenia, z racji tego postanowiłam właśnie zająć się tym tematem. Temat ten przypłynął do mnie właściwie wtedy, kiedy zaproponowano mi stworzenie wystawy właśnie obejmującej literaturę niemieckojęzyczną w XIX wieku. Tutaj jest troszkę inaczej, bo jest to przełom wieków, wieku XIX i XX. No i tutaj jak gdyby to się też troszkę zmienia, prawda? Na początku XIX wieku sprawa literacka wygląda inaczej, nurty wyglądają inaczej, pod koniec z kolei są inne nurty, literatura w dalszym ciągu rozwija się, reaguje na to, co, na zmiany, które zachodzą w otoczeniu, reaguje na inną rzeczywistość, można tak powiedzieć, na przemiany gospodarcze, skąd też naturalizm czy realizm, i też ta literatura się zmienia. No i chciałam tutaj właśnie podkreślić, że w Gdańsku, że mimo, że to jest literatura gdańska, to jednak nie wszyscy ci autorzy wychodzili z Gdańska, ale byli właśnie bardzo emocjonalnie związani z Gdańskiem, część właśnie autorów pochodziła z Gdańska, ale jak już na początku wspomniałam, właściwie nikt, kto miał jakieś większe aspiracje pisarskie, nie zostawał w Gdańsku, tylko przenosił się w inne miejsca, do Berlina, do Paryża, tak właściwie do bardziej krężnych ośrodków gospodarczych, kulturalnych, gdzie można było rozwinąć swój talent. Natomiast w Gdańsku to było tak, że właściwie no było to, może przykro to powiedzieć, może Państwo się z tym mogą nie zgodzić, ale jednak większość badaczy zajmujących się też tym tematem stwierdza, że było to miasto tak prowincjonalne, gdzie właściwie ci poeci czy twórcy literacy
no, tworzyli taką drugorzędną literaturę. Aczkolwiek no, zdarzają się takie jednostki, które, na które warto zwrócić uwagę i myślę, które warto poświęcić czas na lekturę tych dzieł. No, myślę tutaj na przykład właśnie o Mankowskim, który tworzył bardzo ładne liryki związane z Gdańskiem, o Halbe, którego chociaż nie pochodził z samego Gdańska, to jednak osadzał swoją literaturę w Gdańsku, czy też w okolicach Gdańska, którego właśnie no, szczególnie dramaty są bardzo ciekawe. Tutaj Schirmacher się też pojawiła, która w ogóle ma właśnie też tematy poruszane przez nią, tematy emancypacyjne, jest też myślę, że ważną osobą. Także bardzo polecam Państwu tę literaturę. Warto wybrać się też do Biblioteki Gdańskiej, gdzie większość tych dzieł jest w naszych zasobach i można po prostu studiować, czytać, no, zapoznawać się z tą literaturą bliżej. Ja tylko chciałam po prostu tak wymienić jak gdyby tych najważniejszych twórców według mnie, na których szczególnie warto zwrócić uwagę. I chciałabym podziękować Państwu za uwagę. Tak, proszę. Mam kilka pytań. Prosty bardzo. Jeżeli chodzi o Brodę Wetera, tak. Czy ta książka, ta powieść, która się ukazała, powiedziała Pani, że ostatnia jego powieść ukazała się w 1946 roku. Tak, w roku śmierci. W roku śmierci, w Niemczech, tak? Tak. Rozumiem. Tak. A czy ona była związana z Gdańskiem tematycznie? Czy Pani o coś o tym wie? Czy Pani to zna? Znaczy właściwie do tej powieści tak nie sięgałam. Wydaje mi się, że ona była bardziej osadzona już w realiach, w których on żył, czyli już w realiach bardziej takich niemieckich. Tak? Już nie związane tak za bardzo z Gdańskiem. Rozumiem. Drugie pytanie, czy Paul Szebart, bo ja czytałem też Paula Szebarta. I czy tam spotkała się Pani z tym, to samo pytanie, czy są tam jakieś realnie gdańskie, bo ja nie za bardzo... Nie, on no właściwie tylko pochodził z Gdańska, no i dlatego, ponieważ był bardzo ciekawym pisarzem, który bardzo ciekawie odbierał rzeczywistość i bardzo ciekawie ukazywał w swoich... On był bardzo znany pisarzem w swoich tak. Wymieniany jednym tchem tam Fryderykiem Nietzsche. Wzorował się właśnie, był naśladowcą, może nie naśladowcą, ale dużą inspiracją dla niego właśnie były dzieła Nietzschego, też innych twórców związanych z ekspresjonizmem czy naturalizmem, tak? I on po prostu no, przetwarzał różne tematy, aczkolwiek nie osadzał swoich powieści, swoich utworów w Gdańsku, raczej nie można było osadzić w różnych realiach, tak? One były takie bardziej te miejsca uniwersalne. Znaczy nie było tam tematyki jakiejś gdańskiej? Też... Nie, raczej nie. Raczej... Ja właśnie nie tylko wiem. Tylko dlatego, bo tutaj mówiłam, że jest taki ciekawy, że pochodzi z Gdańska, bo urodził się w Gdańsku. Dopiero później wyemigrował, tak? Jeszcze mam jedno pytanie związane z tym Ewertem. Tak? Ersten Ewertem. Czy ja to rozumiem, że to prozaik, tak? Tak. Czy tam są jakieś elementy gdańskie u niego? Raczej nie tematy są po prostu poruszane, związane właśnie bardziej z różnymi jego przeżyciami takimi osobistymi, tak? Chodzi mi o fotografię już dokładnie. Nie, raczej nie. Tylko, że po prostu on też urodził się w Gdańsku. A co się, bo Pani mówiła, że nie wiadomo, co się z nim stało, nie wiadomo. No nie wiadomo właśnie, właściwie nawet nie znamy jego daty śmierci, tak? Znamy tylko datę urodzenia. Mieszkał w Gdańsku, pochodził z Gdańska, potem osiedlił się w Kassel, tam był podobno przedstawicielem ubezpieczeniowym, ale właśnie no, podejrzewa się, że no właśnie nie wiadomo, nie chciałabym tutaj stać przypuszczeń, prawda? Ale jak gdyby gdzieś ten ślad umyka. Najbardziej właśnie są te dwa lata znane, tak, gdzie w jego twórczości lata 90., gdzie jego twórczość jak gdyby tak wybucha, że w ciągu dwóch lat właściwie zostaje wydanych chyba jego sześć powieści, tak? Czyli on jak gdyby był bardzo zaangażowany w pisarstwo. Mam jeszcze jedno pytanie o Różkiewicę. Czy Pani coś się zajmowała? Wiem, że... Ja z kolei uważam, że to jest jeden z najlepszych poetów w ogóle gdańskich i jeden z najciekawszych.
ciekawszy niż o Mankowskim. Mankowski zresztą został przetłumaczony na język polski i wydany krytycznie przez pana profesora Kątnego. Ja właściwie słyszałam też o tym poecie, ale jakoś tak nie wiem dlaczego, ale ten Romankowski może przez ten, przez jego jakby twórczość, tak? Jego właśnie wiersze bardziej jakoś tak do mnie dotarły, tak? Pojawia się ten Gdańsk i dla mnie to jakby było takie bardzo ważne. Dlatego mówię o Różkiewicu, bo on był przyjacielem Stanisława Przybyszewskiego, kiedy tutaj Przybyszewski był w Gdańsku w latach 20, zdaje się, dwa lata i robił bibliotekę w Polskich Kolejach Państwowych, miał stworzyć. Takie zaczątki, nie wiem co z tą biblioteką było, bo to też nie jest takie jasne. Natomiast Różkiewica losy też są nieznane, bo on podaje Różkiewickiego i nie wiadomo, co się w nim stało. W Rydze, tak był przeszczony tak, obóz. Ale to też nie jest pewne. No przyjmuje się, że on w czasach wojny zginął, tak? Tak, to na pewno. Bo on się nie odezwał. Tak. No dobrze, to już nie ma. Tak. Ja przepraszam, ja chciałam spytać, czy którzy z tych autorów byli tłumaczeni na język polski? No już ten tak. O Mankowski był na pewno tłumaczony. A jeszcze ktoś inny zasłużył? A wydany przed wojną czy po wojnie? Po wojnie, niedawno. To, wybór wierszy. Wybór wierszy. Z tego tomu. Ja niestety ja nie wiem. Przepraszam, nie pamiętam to, ale Uniwersytet Gdański to wydał. Opracowanie profesora, zdaje się, profesora, nie pamiętam ten chyba. I chyba pani tam zbiorowe tłumaczenia, albo to byli germaniści. To wielka szkoda, że do prozy nie mamy dostępu. No nie mam. Który z autorów prozy, to ja bym pani zdanie najbardziej go tym przypomnienia teraz. Tak subiektywnie. Znaczy, mi się bardzo Domański podobał, ze względu na to, że on właśnie poruszał tematy związane z Gdańskiem, no i też Max Halber. Max Halber nie był tłumaczony przez wojnę? Tego do końca nie wiem. Bo on był porównywany, on był przecież porównywany z autorem Tkaczy, nie? Czyli z tym, Nie, zapomniałem, z niemieckim znam dramaturgię. Także wydaje mi się, że tych dwóch autorów bym wymieniła, szczególnie tutaj w tym miejscu, czyli Domańskiego z racji tego, że on właśnie obracał się w tematach gdańskich, no i Halber, myślę, też jest taki. Aha, i dosyć taki płodny też był. Pani mówiła jeszcze, przepraszam, że zadam jeszcze jedno pytanie. O Mankowskiego. Czy po wojnie on coś wydał? Nie. Bo ja nic nie znam. Tylko podejmował próby literackie, właśnie tak jak wspomniałam w wykładzie, ale tak, nie zostały one jakby nie były one publikowane. On właściwie w pewnym momencie, chyba jeszcze przed wojną zamknął, tak? Bo jakby go nie chciał firmować, chociaż tam była znana nazwiska, tak? Chciał się bardzo przypodobać władzy. Ale z drugiej strony nie chciał też filmować pewnych. Bo tam była taka grupa poetów związanych z narodowym socjalizmem. Była taka antologia, chyba już nie pamiętam. No to znaczy nie ma żadnych informacji. Nie. Dobrze, dziękuję. Proszę. Proszę Państwa, jeszcze mam pytanie? A ja mam takie pytanie z ciekawości. Wyraźnie się Pani używała przy Kai Trzymach, mówiąc, że to jest osoba, którą się Pani interesuje. Dlaczego? Bo jestem arcybabką. Tak, ale jednocześnie jak Pani wspomniała z taką późniejszą przeszłością dość... No tak. ...widziała, że kontrowersyjną, bo generalnie po prostu ona uległa sympatią nazistowskim. Tak, to prawda. Czy ona uległa sympatią nazistowskim, to nie jest to samo Narodowa Partia Ludowa. To nie jest to samo. No ale ona była taka bardzo prawicowa, tak? To jest właściwie taka postać kontrowersyjna. Mhm. I może też trochę za to na to, że ona taka kontrowersyjna jest, no ale... Z drugiej strony, no, jeśli chodzi o Niemcy, to jest pierwsza taka właśnie osoba, która nie dość, że bardzo wykształcona, tak, z tytułem doktorskim, to jeszcze właśnie odważna, podejmująca takie tematy związane właśnie z emancypacją kobiet, z sytuacją kobiet na przełomie XIX i XX wieku, że ona była taką prekursorką, nawet mówi się,
właśnie jeżeli chodzi o literaturę niemieckojęzyczną, prekursorką właśnie tego ruchu emancypacyjnego, ruchu na rzecz spraw kobiet, tak, poruszających kwestii kobiece. A czy ona jednocześnie będąc emancypantką należała do tej partii narodowej? Tak. To równolegle. Tak. To jest bardzo ciekawe. A to nie jest partia nazistowska. To nie jest taki, wiesz, to nie jest partia nazistowska. Nie. To jest taki dyskomfort. To był pewien konflikt jednak. Tak. Mimo wszystko. No i potem właśnie usiadła w Paryżu i w Paryżu jakby podjęła tą działalność publicystyczną. Tak? Czyli ona w Gdańsku właściwie... W Gdańsku się urodziła. I w Gdańsku spędziła młodość, a potem już bodajże tutaj też skończyła seminarium nauczycielskie, a potem ruszyła w świat. Do Paryża, tak. I tam już podjęła studia uniwersyteckie, ponieważ tutaj z racji tego, że była kobietą, mogła tych studiów podjąć, a w Paryżu już taka możliwość istniała. Dlatego ona gdyby przyniosła się do Paryża, żeby móc dalej się kształcić. A czy są jakieś jej utwory związane z Gdańskiem? Raczej coś nie. Mi się tam powiedział mąż, chyba pan sobie sam kiedyś mówił. Bajki Gdańskie. Bajki, no właśnie. No, coś mi tak, ja tak zapomniałem. A jak już studiowała w Paryżu, to znaczy, że pisała również po francusku? Tak. Bo wtedy wszyscy ludzie wyszli. W takim razie jedno. Jakby z Gdańskiem, bo ujmowali to na kartach, to mam pytanie o Przybyszewskim, które nie znalazła związane z okresem Wolnego Miasta Gdańskiego. To prawda, ale to tutaj zostawiłam pole dla polonistów. Ale ona też po niemiecku pisała. Tak? Tak. Profesor Marian Brown o tym mówiła. No więc ja tutaj jak gdyby oddałam, uznałam, że to jest raczej pisarka związana z domem, z polską mniejszością w Gdańsku, tak, to uznałam, że po prostu to jest bardziej dla polonistów praca niż dla mnie. Chociaż ona tak z Polonią Gdańską, to niekoniecznie się wiązała. Może ona tak jak trzeba, bo tak naprawdę jej tematem, ja nie wiem, czy jej tematem był Gdański. Czy ostatnio ta książka wyszła, opowiadanie wydane między innymi przez, opracowane przez panie, mówię, tak. Pani, nie pamiętam. Tak, redaktorka z Polski mamy na sali. Tak, tak panią Liniano też, tak? Także tam chyba nie ma tematu. Nie ma. No właśnie, bo ja się dopytywałem. I to są tak. Teksty po polsku? Te opowiadania? Większość po polsku. 90% po polsku. Aha. Tekst, który zresztą został wydany na mistrze szkoli w języku niemieckim, wydany pod redakcją profesora Brandy, ale nie ona tłumaczyła, nie ona tłumaczyła. Ja myślę, że tutaj pani Dagmara Binkowska miałaby dużo do powiedzenia na temat Przybyszewskich, tak, Dagmara? Dlatego jakby, no, można by ją było też zaprosić, nie wiem, czy miała okazję, żeby wygłosiła z kolei wykład dotyczący właśnie twórczości Przybyszewskich. W piątek będzie dyskusja na temat Przybyszewskich w Galerii na Powroźniczy. Tylko nie wiem, co tam będzie. Anna Zuchowska, profesor Graczuk i artystka, której dzieła oddziałem jest kamienica zadowolona na placu Wałowym, nawiązująca do listów Przybyszewskich. O 18 na Powroźniczej w tej galerii miejskiej. To jest tam od tego. Także tam będzie dyskusja. Przepraszam. Nie. A czemu pani Martina Damsa się na przykład nie zajęła? Mnie to interesuje. Tak mi to... Pickierem się pani zajęła, a Martin Damsem? On był jednak znany, mimo wszystko. Tak. No wybrałam akurat. Aha, rozumiem. Nie, to jest troszeczkę inna epoka, ja rozumiem. Czy ja mogłabym jakby na pytanie zadać, czy pani ma jakiś pomysł, dlaczego ci wszyscy autorzy są jakby antypolscy? Dla nich to przeważnie, to już nawet w XIX wieku tak się zdarzało wcześniej, że jak gdyby ten obraz tego Polaka był taki bardzo stereotypowy i taki bardzo negatywny właśnie. Że dla nich byli jakoś tak bardziej ważny był ten krąg niemiecki, tak, z którym się bardziej czuli związani emocjonalnie, w języku niemieckim tworzyli,
A z kolei no, Polacy zawsze byli w takim negatywnym, przeważnie, byli w takim negatywnym bardzo świetle przedstawiani. To niestety. Czy mogło to wynikać z tego, że oni po prostu w ogóle nie rozumieli? Czy ja wiem, oni się w ogóle nie utożsamiali z tą kulturą polską, jak gdyby nie szukali związków z tą kulturą. Byli jak gdyby tak bardzo zamknięci na tą kulturę. Bardziej właśnie zajmowali się krzewieniem tej niemieckości, tak gdańskiej. Ja podejrzewam, że oni jednak nie znali niemieckiego. No być może, że tak też tak polskiego. Podejrzewam polskiego, przepraszam. Że przyniosą coś. No. Chociaż Pompecki, który był taki bardzo, ja miałem okazję czytać te rzeczy. Ta literatura rzeczywiście jest ciekawa, zresztą ona jest znamiona. Tak? Ona była znamiona w Niemczech w latach 80. bodajże, czy 90. No ja ją znam z oryginału. Tak, no wiem, ale wiem, jako Repin było to znamione, jako jedną z nielicznych rzeczy. Jako opracowanie. Proszę Państwa, to w takim razie jeszcze raz wielkie brawa. Tak. Ja również dziękuję Państwu za przybycie, za uczestniczenie i za pytania.